Cześć! Mam dzisiaj dla Was recenzję książki, a konkretnie recenzję kryminału. Tak jak już Wam pokazywałam i na Instagramie, i na Facebooku, kupiłam dwie książki dla cudzoziemców. Pierwsza to jest kryminał pod tytułem Detektyw Raj, a druga to jest Ola. Autorką obu książek jest Magdalena Hiszpańska i książki zostały wydane w 2019 roku w wydawnictwie Annata. Autorka, czyli Magdalena Hiszpańska, prowadzi szkołę językową w Warszawie. Ta szkoła nazywa się Gadano i te książeczki, bo one są bardzo cieniutkie i malutkie, możecie je kupić m.in. w tej szkole językowej autorki, czyli Gadano. Ja kupiłam swoje egzemplarze przez Allegro bezpośrednio od autorki i Detektyw kosztował 30 zł, a Ola kosztowała 20 zł. Możecie też dostać te książki w niektórych językowych księgarniach internetowych, między innymi w księgarni Poltax. Więc to tak tytułem wprowadzenia. Oli jeszcze nie przeczytałam, ale przeczytałam już kryminał i o tym kryminale chcę Wam dzisiaj opowiedzieć. Mam tutaj notatki, żeby o niczym nie zapomnieć. Według autorki, to znaczy zgodnie z opisem autorki, który jest tutaj z tyłu, ten kryminał jest przeznaczony dla osób na poziomie A2, B1 i wyższym. I muszę przyznać, że tak, że właśnie na takim poziomie oceniłabym ten kryminał A2, B1, ale jeżeli jesteście Słowianami, jeżeli Wasz język pierwszy to jest język słowiański, to nie sugerujcie się aż tak bardzo tym określeniem poziomu. Możecie, według mnie, jeżeli Waszym językiem pierwszym jest język słowiański, możecie zacząć czytać, możecie sięgnąć po ten kryminał już wcześniej. Bo jeżeli porównamy sobie słownictwo, które jest w tym kryminale, na przykład ze słownictwem popularnego podręcznika Krok po kroku 1, no to Krok po kroku 1 jest mocno zaawansowany. Jeżeli będziecie czekać, aż faktycznie ukończycie drugi podręcznik Krok po kroku 2, no to wtedy ten kryminał może być dla Was za łatwy, jeżeli jesteście Słowianami. Więc wystarczy według mnie, jeżeli dojdziecie mniej więcej do połowy pierwszej części Krok po kroku, czyli gdy będziecie znali już czas przeszły. I wtedy będzie to ambitna dla Was lektura, ale już wtedy możecie według mnie zacząć. Więc nie bójcie się, że to jest wysoki poziom. Jeśli Wasz język pierwszy to jest słowiański, śmiało możecie sięgać po tę lekturę już wcześniej. No dobrze. To jest kryminał i muszę przyznać, że są w tym kryminale takie najważniejsze elementy klasycznych kryminałów. A więc mamy tutaj detektywa, mamy tutaj przyjaciela detektywa, który prosi go o pomoc, mamy tutaj kilkoro podejrzanych, więc nie wiemy, kto jest mordercą, bo tutaj zostało popełnione morderstwo. No i detektyw rozmawia z różnymi osobami i tutaj w książce zostało użyte takie określenie, on układa puzzle, czyli zbiera różne elementy i układa puzzle. Więc tak to wygląda. Akcja, która się tutaj rozgrywa, no właśnie, nie powiedziałam o co chodzi, więc przeczytam opis tutaj z tyłu. Czterech studentów jedzie na wakacje w góry. Na drugi dzień jeden z nich zostaje znaleziony martwy w swoim pokoju. Na miejsce tragedii przyjeżdża detektyw Raj, by rozwiązać tajemnicę śmierci młodego mężczyzny. Więcej Wam nie powiem, musicie przeczytać. Akcja jest dosyć krótka, bo detektyw przyjeżdża jednego dnia rano, wszystko się dzieje przez jeden dzień i drugi dzień, więc cała akcja tak naprawdę trwa dwa dni i są to intensywne rozmowy detektywa z różnymi osobami. Co jeszcze? Tak jak już mówiłam, książeczka jest cienka i mnie przeczytanie jej zajęło pół godziny, 45 minut. Jeżeli uczycie się języka polskiego, to Wam może to zająć około godziny, ale tak naprawdę jest to lektura na jeden wieczór. Więc może to być wada tej książeczki, tego kryminału, to, że jest bardzo cienki i jest krótki. Ale z drugiej strony to jest jego zaleta, bo jeżeli dopiero zaczynacie czytać po polsku, no to się nie zniechęcicie. Na końcu jest słowniczek, z tym, że ja nie jestem zwolenniczką słowniczków w książce. To jest akurat słowniczek polsko-angielski.
Jest podana na przykład forma bał się, dalej mamy bezokolicznik, forma podstawowa bać się, no i forma po angielsku. To dosyć zawęża grupę odbiorców, bo nie każdy czuje się swobodnie w języku angielskim, a ja z kolei jestem zwolenniczką, czyli preferuję, wolę metodę jednojęzyczną. Inna sprawa, większość z nas ma telefony, ma internet gdzieś pod ręką, więc według mnie słowniczek nie jest potrzebny, ale może komuś się przyda. I na końcu tego kryminału mamy dwa ćwiczenia z pytaniami. Pierwsze ćwiczenie to są po prostu pytania bardzo szczegółowe, na przykład jak długo znali się Raj i Tamaris, czyli detektyw i jego przyjaciel. No i ja muszę przyznać, że nie pamiętam. Trzeba wrócić do książki i trzeba znaleźć te informacje, więc te pytania są dosyć szczegółowe i zmuszają nas, czyli czytelników, żeby wrócić do tekstu. A drugie ćwiczenie to jest prawda lub nieprawda. No i też na przykład Tamaris był starszy od Raja. Nie pamiętam, chociaż nie, pamiętam, ale Wam nie powiem, musicie przeczytać. Więc na końcu są te dwa krótkie ćwiczenia i jest też klucz, czyli odpowiedź, więc tak prezentuje się ten kryminał. Moja opinia jest jak najbardziej pozytywna. Bardzo Wam polecam, jeżeli się uczycie języka polskiego i jeżeli uczycie, czyli jeżeli jesteście lektorkami czy lektorami, też polecam Wam do pracy z uczniami, z Waszymi studentami, z Waszymi kursantami. To, co może bym dodała, to jakieś ćwiczenia w trakcie lektury. Bo no tak jak w kryminałach dzieje się, obserwujemy to, co robi detektyw i w pewnym momencie mamy dużo, dużo różnych informacji, więc ja dodałabym tutaj jakieś ćwiczenia w trakcie lektury, ale to tylko taka propozycja. Więc bardzo Wam polecam i mam nadzieję, że Magdalena Hiszpańska, czyli autorka tego kryminału, napisze kolejne przygody detektywa Raja. To na dzisiaj wszystko, a kolejny filmik, kolejna moja recenzja będzie o drugiej książeczce tej samej autorki, czyli Ola. Więc na dzisiaj to wszystko i życzę Wam miłej lektury. Do zobaczenia. Cześć!